Ameryka Północna! Co ja tutaj robię, zapytacie? Upadam, ale nie uwierzycie, jak do tego doszło. Ogólnie Tenergan jest najdziwniejszym miejscem do grania w tej grze, ale to zobaczycie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Do gry wybrałem nację, którą potrafię nazwę wymówić, czyli Kuweta. Z takiej bardzo dużej grupy kulturowej, co jest tutaj super ważne, bo jest powiązane z mechaniką tworzenia federacji. W sumie mam pytanie, czy są jakieś osiągnięcia związane z Indianami? Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu. Rządzi nami wspaniały szef, Homotemiko Hasaola, czekolwiek się to wymawia. Słynął on z tego, że jest losowym wodzem z losowymi statystykami. Jako plemię nie mamy stanów społecznych, co troszeczkę nas zaboli, ale mamy system tworzenia potężnych federacji. A jak potężna jest to mechanika? Zobaczycie później. Mamy też dość unikalną całą formę rządów plemienia i w tym momencie jesteśmy klanem, mamy jakieś oralne tradycje, no i jesteśmy też plemieniem osiadłym. Z tego co widzę, możemy na początku zaprosić 4 nacje tylko i wyłącznie do naszej federacji i też tak robimy od tych najbliższych do najdalszych, bo musimy się spieszyć, bo za chwilę zaczną tworzyć swoje własne federacje. Wow, nagle tego jest znacznie więcej. No i ostatecznie udało mi się stworzyć taką dość sporą federację z tych wszystkich plemion. Tak, ma nawet kogoś tutaj, nie wiem czemu. I dzięki tym wszystkim członkom naszej federacji teraz postęp tutaj federacyjny tych wszystkich reform rośnie nam z prędkością prawie 2. Jest to dość sporo. Tylko musimy być najsilniejszym wodzem ze wszystkich. Czym to się tutaj objawia? Nie punktami developmentu, które macie, nie wielkością armii zrekrutowanej, czy manpowera, którego posiadacie, nie. Najważniejszy jest manpower bazowy, czyli to, co jest tutaj napisane, maximum is. Spróbuję dodać do federacji jeszcze te kraje, które są o tak na skraju, więc wyślę do nich dyplomatów i będę poprawią z nimi relacje. Może jakieś sojusze tu zawrzeć? Doradców jeszcze nie zatrudniamy. Najpierw musimy postawić pewien dom, który zmniejsza nam koszty doradców o minus 50% i możemy mieć tylko jeden taki ceremonial firepeak. Mamy też drzewko misji i szczerze mówiąc jest ono beznadziejne. Oprócz jednej rzeczy tutaj. Sunset Invasion, która daje nam nowy typ jednostek i nową grupę technologiczną, która jest przepotężna. Teraz czym są federacje? Ogólnie to bardzo przypomina ligi handlowe, które mamy oczywiście w Starym Świecie, czyli po prostu jest to taki sojusz defensywny początkowo przeciwko innym plemionom. Jeżeli ktoś nas atakuje, to cała federacja nas broni. Początkowo, kiedy my atakujemy, nie mamy po swojej stronie federacji, to są moi sojusznicy, ale jest tu pewne bardzo mocne rozwinięcie zjednoczonych warbandów i wtedy atakuje cała federacja, więc to bardzo mocna mechanika. Ostatecznie naszym celem jest zjednoczenie tej federacji i dostanie całych ziem wszystkich członków federacji za darmo dla nas. Dobra, w międzyczasie będę też poprawiał relacje ze wszystkimi członkami federacji. Nie wiem, czego to zależy, czasem oni wychodzą z tych federacji, więc staram się mieć z nimi poprawione relacje. Jeżeli wiecie, dlaczego mogą opuszczać moją federację, to dajcie mi znać. Możemy teraz wybrać pierwsze rozwinięcie dla naszej federacji i będzie to wspólne rajdowanie. Jest zdecydowanie najlepsze. Ale czy jest tak dobre jak w grze Raid Shadow Legends, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka? Będzie ciężko, bo Raid to taktyczna gra RPG, w której sami kompletujecie swoją drużynę. Z ponad 700 unikalnych postaci, podzielonych na 15 różnorodnych frakcji. Będziecie mogli przebijać się przez najróżniejsze podziemia lub uprzykrzać innym życie na arenach PvP. Proszę, bądźcie dla mnie delikatni. Bo tak, możecie znaleźć mnie w tej grze i ostatnio grywam dość sporo aren, ale bądźmy szczerzy, nie idzie mi za dobrze. Ale co najważniejsze, jeśli lubicie przebywać na dworze, gra jest dostępna w wersji mobilnej, jak i na peceta. Gra jest cały czas też na bieżąco rozwijana i teraz przykładowo, niezależnie od tego, czy jesteś starym wyjadaczem tej gry, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę, dostaniesz coś dla siebie. Możliwość starcia z tą potężną hydrą, ale nie samemu, tylko z aż 4 klanami, gdzie staniecie do zawodów. Oto kto najbardziej skrzywdzi tą hydrę. Tak, są przewidziane za to pewne słodkie nagrody. Więc nie czekajcie, ściągnijcie Raid Shadow Legends albo za pośrednictwem tego kodu QR. Macie też link w opisie i przypiętym komentarzu. Dla nowych graczy do zdobycia jest epicki rycerz Erant, jak i 200 tysięcy srebra, bonus do expa, jak i wiele innych prezentów. Więc dzięki Raid Shadow Legends za sponsorowanie tego odcinka, a my wróćmy do naszych podbojów.
Jest to najmocniejsze rozwinięcie. No i teraz troszeczkę nam się spowolni cały progres zdobywania kolejnych reform, więc rekrutujmy grupę najemną, są mega tani. Zazwyczaj nasi wodzowie są mega dobrymi liderami. W tym wypadku wyszedł mi średni do walki, ale bardzo dobry do zdobywania fortec. Tym bardziej, że w tym regionie nie ma fortec, więc walczymy tylko i wyłącznie o stolicę. I rozpocznijmy nasze wojny od upokorzenia rywali. 47 tysięcy moich współplemieńców kontra ich 18. Są bez szans. Wow! Fajny bonus dla wodza. I powiem wam szczerze mówiąc, plemiona to jest jedyna taka grupa tutaj, która może ignorować na początku stabilność totalnie. Na początku będę leciał po show strange, żeby pokazać, jakim jesteśmy tutaj najlepszym przywódcą w okolicy, co oczywiście da mi po 100 punktów każdego rodzaju, co jest bardzo mocne, da mi prestiż i zadziała jak humiliate rival, czyli dostaniemy również power projection. Każdy inny kraj to będę wyjmował za pieniądze i wojenne reparacje na razie, co w zasadzie już by mi dało możliwość, wejść na kolejną technologię, ale najpierw może zaczniemy jakieś dodatkowe terytorium. Niestety jest to obecnie bardzo drogie. Mogę też zreformować moje plemię i powiem szczerze, jako że mamy tylko jedną prowincję, to na razie pójdę w takie plemię, które może podróżować. W zasadzie to migrować. Kosztuje mi to troszeczkę punktów militarnych, ale kiedy przybywamy na jakieś terytorium, mogę to okorować i iść dalej? Tak, jest to nasze. Więc możemy sobie to powtarzać co jakiś czas. Widzicie, każde dodanie terytorium zwiększa nam jego cenę. I teraz druga reforma naszej zmniejszającej się federacji. Ej, ktoś mi odszedł. Dlaczego? To ja chcę to. Tribal Development Grow. Czyli to nam teraz zacznie rosnąć. Jakiego baga znalazłem? O, nie mogę. Mianowicie toczę teraz wojnę o zdobycie terytoriów. I zobaczcie, tu jest moja prowincja, która zajmuje część terytorium tego plemienia. Zajmuje to, normalnie powinienem przejąć to jako moje terytorium, ale właśnie sam się podbiłem i przegrałem grę. What the hell? No to trudno, cofnąłem się jednak, nie będę zamieniał się w plemię wędrujące, bo jak widać nie mogę siebie sam podbijać. Dlatego może reformuję pierwszy tier naszych reform, żeby tutaj dostać ten progres całego developmentu. Co nam się akurat ładnie skumuluje. No teraz kolejna taka walka o terytoria i powiem szczerze mówiąc, będzie ona dość wyrównana. No ale dzięki temu, że mój wódz jest mistrzem oblężeń, ta wojna idzie naprawdę po naszej myśli. Korowanie tutaj jest mega dziwne, bo nie możecie kliknąć te ikonki, ale możecie kliknąć tą ikonkę. Paradoksowa logika. No i nasze plemię leciutko się rozrosło. Teraz na pewno będę najsilniejszy w mojej malutkiej federacji. Dobra, muszę się zająć rozbijaniem tych armii moich przeciwników, bo chodzą takimi 5000 i mi psują. Mam takie coś jak anektowanie plemienia migracyjnego. Co prawda kosztuje to 200 punktów dyplomatycznych, ale zobaczę, co się stanie. Co mi to da? Czy ja dostaję te wszystkie obszary? 30 agresywnej ekspansji, wow. Ej, ja dostaję cały ich obszar, jakie to jest mocne. Mogę też już zbudować ognisko ceremonialne, co też robię w sumie od razu. Zatrudnimy teraz tych naszych tańszych doradców. I w sumie tak patrząc, to ja potrzebuję bardzo dużo punktów administracyjnych, więc na nich się skupię. I to, co super jest ważne teraz przy osiedlaniu się, to, żeby uważać, żeby dwa tutaj, te punkty, nie przekroczyły jedynki naraz, bo wtedy wykorzystacie dwa punkty naraz do zwiększenia poziomu rozwoju prowincji. A że to się bardzo powoli rozwija, to lepiej zajmować mając ten jeden punkt. Dobra, zróbmy znowu pokaz siły. Wow, mogę nawet jedno rozwinięcie z ery brać. Powiem szczerze, pierwszy raz to robię tutaj. Nie wiem, czy kolony Development Boost nam zadziała w tym regionie, więc to przetestuję. A inaczej to agresywna ekspansja, ewentualnie transfer subject. No i nasze ziemie się troszeczkę powiększyły. Mniej więcej tyle tego teraz mam. Dobra, czas rozwinąć kolejną reformę naszego plemienia. I myślę, że tutaj przyda nam się dyplomatyczna reputacja, dyplomatyczna relacja. Bo tego nie mogę kliknąć, bo nie ma żadnych sąsiadów ze Starego Świata, a to jest takie słabe. Chyba czas poprawić relacje ze wszystkimi dookoła. Nasza kuweta się po prostu rozrasta, inaczej tego nie można nazwać. No, przesuwam moje granice bardziej w kierunku Ameryki Centralnej. Chcę zająć te wszystkie terytoria, które na przykład mają Apache, tutaj Lipan, naprawdę dość sporo tego ma, więc czemu by tego nie zdobyć? I mam wrażenie, że ta mechanika anektowania plemienia migracyjnego działa totalnie inaczej dla nas teraz obecnie niż dla normalnych krajów takich już rozwiniętych. Tak, to są ulubione granice przez was, nie? A zobaczcie,
teraz jak to wygląda. Jeszcze lepiej. Dobra, rozrosłem się jeszcze bardziej, ale muszę przystopować, bo jakby to powiedzieć, zaczęły wchodzić nacje w koalicję przeciwko mnie, a to już zaczyna być coraz większa koalicja. Tak, czuję, że te 5% developmentu mi się przyda. Raczej wezmę sobie przyrost developmentu. Anglicy się pojawili, dobra, więc trzeba jakoś wykombinować, żeby dostać się do nich. Wreszcie też osiągam 5 poziom administracyjny, dzięki czemu mogę wybrać ideę. I powiem wam, wybieram najsilniejsze chyba idee w tej grze, czyli te. Jak to się wymawia? Indiańskie idee? Pomijając sam fakt, że mają bardzo dużo mocnych modyfikatorów, to są jeszcze to idee, które zmniejszają development cost w kilku politykach. Więc jak ktoś chce grać pod Total USA, to chyba nie ma lepszych idei obecnie. W sumie to totalnie nie wiem, od czego to zależy, że ktoś chce dołączyć do naszej federacji, czy nie. Jeżeli to wiecie, to mi to napiszcie, bo tu są jakieś te modyfikatory, tylko one nic mi nie mówią. Tak rozległym imperium najgorsze jest to chodzenie i tłumienie buntów, bo one są po prostu wszędzie. I przydałoby się, powiem wam też szczerze, że to coś byłoby wiecznie tutaj wytłuszczone, odpalone, albo nie wiem, żeby to się otwierało gdzieś tutaj z boku. Bo serio, chcę tego pilnować, ale to jest mega upierdliwe. Ach, te liczby manpowera, które dostanę za postawienie tego budynku, wow. A tutaj produkcja, jaki income będę miał dużo większy. Warto jest to robić. A tak między nami, to są tutaj tylko dwa wartościowe budynki. Ten, Montreal Reform Progress from Building, i kiedyś był jeszcze ten, Tribal Development Grow, ale mocno go znerfili, podnieśli jego cenę dwa razy i obniżyli działanie o połowę. To zaskakujące, ale Conquistador z Portugalii próbował zmusić nas i naszego rywala do zakopania topora. Portugalia, w ogóle co to jest? Obecności nie stwierdzono. Powiem wam szczerze, że nawet przyjemnie się mi gra na razie tym plemieniem. Jest co robić, toczę duże woje, bawię się w tą federację, która ma już powrotem 7 członków, więc brakuje mi jeszcze tylko 2 do pierwotnej ilości. Czasem pojawiają się mi jakieś dodatkowe plemiona do zaproszenia, czasem nie, nie wiem od czego to zależy. Przez chwilę miałem jedno, już zniknęło. Więc tej mechaniki najbardziej nie rozumiem. No ale nasza kuweta spokojnie się na razie rozrasta. W sumie to może nawet jeszcze bardziej za chwilę się rozrośnie. O, Anglia jest coraz bliżej jest Anglia. Muszę jakoś zdobyć tutaj terytorium i będziemy mogli się reformować. Zresztą nie jestem wtedy pewien, czy nasza federacja nie dostanie jakiegoś bardzo dużego bonusu i możliwości przyzywania innych do naszej federacji. Pamiętam, że coś takiego było. Widzicie? No Colonizers, Neighboring Federation. Swoją drogą, tak, została mi już tylko ostatnia reforma do kliknięcia. Nowy wódz! 636. No dobra, zdecydowanie chyba lepszy. Chyba, ale jest na pewno młodszy. O, widzę też armię portugalską tutaj chodzącą. No, tym razem jakąś wyrównaną wojnę rozpocząłem nawet. Ale wiecie, to jest wojna w zasadzie o kontrolowanie większości północy tych wszystkich równin i zdecydowanie moja federacja ją jak na razie wygrywa. Chociaż ponosimy większe straty. To co? Osiedlamy się w Kanadzie? O, trochę spory kawałek ziemi zdobyłem. Teraz mogę dać wodza czasu pokoju, 664. Ha, no trochę lepszy. Też sobie wykułem pierwszy totem naszych przodków, dyplomatyczna reputacja. Może mi się to przyda do tworzenia federacji, zobaczymy. Dobra, ta wojna, którą teraz będę toczył, będzie dziwna, bo szczerze mówiąc, jak tak patrzę na to, taki pogląd dyplomatyczny, ja tak sobie 4 kraje, max, z którymi toczę wojnę, ale według tego jest więcej, a potrzebuję z nimi stoczyć wojnę, żeby mieć granicę z Anglikami. Dlatego toczymy ją. No to teraz lepiej widać. Ale mam przewagę w technologii, więc niszczę ich w bitwach na początku. Braję tej technologii za 70% większą cenę. Boże, jak mnie to boli. A czekajcie, ile ja tego mogę zebrać? No dobra, już muszę to brać. I w pierwszej kolejności będę wyjmował te pomniejsze plemiona tutaj, których nawet nie chcę za bardzo podbijać. Często mają po jednej, 2 prowincje, a one nie są mi potrzebne. W momencie, kiedy mogę zdobywać całe takie, wiecie, gigantyczne obszary, jak na przykład Blackhoof, Cree, Objawę. I w sumie kilka wygranych bitew i nie jest tak ciężko, jak myślałem. Co prawda musiałem zatrudnić kompanię najemną. Nie wiem, skąd Indianie braliby najemników, ale nieważne. Możecie mi to przybliżyć w komentarzach. Naprawdę mnie to śmieszy, jak teraz AI działa w tej grze. No zobaczcie, poszli do najdalszych moich prowincji, żeby nie wziąć udziału w tej wojnie, no. No i zobaczcie, Europejczycy i od razu nam jakieś choroby przywlekli. Do końca tego roku. Kiedyś to było znacznie mocniejsze. Wow! Ale że co? Weźcie mi Europejczyków stąd. Mogę też już zwiększyć rank
rangę mojego plemienia z księstwa do królestwa. I akurat dobrze, bo mi się kończyło już Gathering PC, musiałem przepalać nasz progres reform na Gathering. Dobra, czas się osiedlić obok kolonii i zobaczymy, co się wydarzy. A koalicja przeciwko mnie rośnie, rośnie, jest wesoło. I zobaczcie, mam bonus do przyrostu naszej federacji za Nową Fundlandię i Kastylię. Gdzie jest Kastylia? Aha! Dobra, jeszcze się nie reformujemy, bo osiedlimy się wtedy. Czyli najpierw musimy zintegrować naszą federację. Dobra, ale jednak nie będę się jeszcze spieszył do zjednoczenia naszej federacji. Popodbijam jeszcze wcześniej, ile się da, zanim koalicja będzie za duża i dopiero wtedy będziemy się formowali. Reformowali? To i to pewnie. To, czego jestem pewien, to że najpierw musimy zrobić federację, a dopiero potem kliknąć tutaj przejście w handel z tymi cosiami z Europy. Tak, tym bardziej, że wcześniej przydałoby nam się nazbierać maksymalnie dużo punktów. Witamy nowego członka naszej federacji. Nie wiem, czemu do mnie dołączył, ale wyjebiście. Ej, i kolejny dołącza, super. Okej, nie wiem, co się dzieje, ale mogę dołączać kolejne nacje do mojej federacji. Zobaczcie, mam już 11, a zaraz pójdą kolejne osoby. I kolejne Blackhoof. O, to jest bardzo dużo terytorium. Ej, to chciałem wszystko podbijać, a teraz mi za darmo dołączają do mnie. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, nasza federacja już bardzo ładnie urosła. Mamy 18 nacji w tej federacji z całej Ameryki, z caluteńkiej. I myślę, że to już jest dobry moment, żeby się reformować, bo szczerze mówiąc, patrzyłem, co wypowiem komuś wojnę, to jestem atakowany przez Anglików albo przez Hiszpanów. Więc tak trochę stoję w miejscu. Więc teraz tak, pierwsza rzecz, formujemy się w jeden kraj. Nowe tradycje i ambicje. Nasze państwo przychodzi szereg zmian, które szybko zmieniają naszą tożsamość i ideały. I tak, moglibyśmy przyjąć nowe tradycje i ambicje, które byłyby Kree, bo tak się teraz nazywamy, tylko wydają mi się słabsze od tego, co mamy. Zobaczcie, jakie mamy w tym momencie, które są całkiem fajne do podboju, core creation cost, trochę do produkcji, budowania, dyscypliny, mamy podatki, stabilność większa, całkiem fajne. A Kree prezentują się następująco. Koszty budowania, stabilność, produkcja, więcej manpowera, morale zamiast dyscypliny, a wiemy jak teraz jest, że moralki są po całości, więc osobiście wolę ideały, które mieliśmy. I z tego co widzę, nie możemy tworzyć nowej federacji, ani dołączać już do federacji. Fajnie, że Paradox to naprawił. Koalicja się skończyła, rozwiązała się, super. No ale widzicie, no tak nie za dużo tego terytorium mamy, prawda? No chyba, że się reformujemy, nawiążemy kontakt z Europejczykami i zobaczcie co się stanie. Znacznie lepiej. A gdzie moja technologia? Przecież powinien być jedną technologię do tyłu w stosunku do kraju, którego się formowałem. What the fuck? I takie sformowane Kree to jest jedno z największych państw na świecie. No zobaczcie, w tym momencie w sumie jesteśmy najwięksi. To co? Inwazja? Na Anglię? Na Hiszpanię? Dajcie znać w komentarzu. Będziemy formowali się w monarchię feudalną. Ewentualnie monarchia elekcyjna też może być ciekawym wyborem. Tylko ten absolutyzm, my zbliżamy się do ery absolutyzmu, więc wiecie, pójdę też w podatki lepsze i reformowanie szybsze naszego kraju. Bardzo mało tych punktów zdobyłem. Szkoda. Mamy też 3 stany. Znachorów, tak by należało to przetłumaczyć, szlachtę, no i gildię kupców. Ciekawe, czy mam jakieś specjalne przywileje, ale tak na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych nowych specjalnych dla tych naszych nacji. Szkoda. Oh my god. I weź teraz ogarniaj ten kraj, reformuj wszystko, dodawaj state'y. Aaaa! I nie mam żadnych nowych misji, trudno. A, i to co jest teraz najważniejsze, to właśnie tracimy Rapid Collapse Society na tiku miesięcznym. Oj, koalicję straciłem. Widzicie? Straciliśmy to. Możemy też stać się imperium od razu, super. Ponadrabiałem technologię, ale to co mnie zdziwiło, to to, że nie mieliśmy jej w ogóle wcześniej. I musimy zacząć robić siatkę szpiegowską na Hiszpanię, bo od poziomu 9 technologii do dyplomatycznej dostajemy możliwość kradzenia technologii, co pozwoli nam jeszcze lepiej i szybciej ją nadrobić. Armia 144 tysiące, musi nam zostać 62, jest trochę mnie kasowania czeka, no ale naprawdę nieźle to wygląda. Tutaj przegapiłem trochę tych plemion, Kree przegapiłem, no i więcej w Kanadzie. Tak samo jak dobrze wyglądają Zjednoczone Włochy, które w tym odcinku powstały z tego jednoprowincjonalnego małego księstwa. Mam nadzieję, że też panie się do Raid Shadow Legends. Do zobaczenia!